Podczas sesji Rady Miejskiej najbardziej burzliwymi tematami były w zasadzie trzy punkty porządku obrad. Prezydent Wałbrzycha Roman Szołemej postanowił przedstawić radnym projekt uchwał, dzięki którym gmina Wałbrzych pozbyłaby się udziału w trzech spółkach. Mowa o spółce Wałbrzyski Rynek Hurtowy, spółka Park Przemysłowy w Wałbrzychu oraz wzbudzająca największe emocje wśród radnych spółka PEC, czyli Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Wałbrzychu. My praktycznie zgodnie z umową spółki zdani jesteśmy na tego, jeśli chodzi o kupno naszych udziałów, na właściciela większościowego. Tak jest, jak Państwo widzicie, w Albie było przez kilka lat. Tak jest i w tym przypadku. Jeśli więc zarząd spółki, dostrzegając tą sytuację i wiedząc o tym, że my jednocześnie chcemy te pieniądze pozyskać, bo są nam potrzebne przez najbliższe lata do inwestycji miejskich, zaproponował taką ofertę, a ja ją skwapliwie chciałbym przyjąć, bo to jest jedyna szansa przez następne lata, żeby uzyskać to, co się budowało przez ostatnie naście lat, a może nawet kilkadziesiąt. Uważam, że to, co się dzieje dzisiaj, to jest rozpaczliwe poszukiwanie pieniędzy przez pana Szołomeja, który ma bardzo dużą wolę i chwała mu za to, żeby zrealizować bardzo wiele inwestycji, ale niestety nie ma na to pieniędzy i ostatecznie łapie się na to, że będziemy zbywać nasze udziały w spółkach. Jedynie garstka radnych była przeciw sprzedawaniu 30% udziałów w PEC-u przez gminę Wałbrzych. Głównie w tej sprawie głos zabierała Alicja Rosiak oraz Cezary Kuriata. Burzliwa dyskusja i znowu jestem rozczarowana tym, że tak naprawdę trzech, może czterech radnych zabiera głos w tej sprawie, ma wątpliwości, a tak na dobrą sprawę na szereg pytań, przynajmniej tych, których ja zadałam, nie uzyskałam pełnej odpowiedzi. Moje wątpliwości przede wszystkim dotyczą wyjścia czy umorzenia udziału w PEC-u, gdzie posiadamy 30% udziałów, dlatego że nikt mi dzisiaj nie odpowiedział tak naprawdę, czy my mamy wiedzę, jakie zyski, które były deponowane na kapitale zakładowym, przypadałyby gminie, jeśli by je przeliczyć na udział procentowy właśnie w tych zyskach, a wiadomo, nie były nam wypłacone jako dywidendy, tylko deponowane w kapitale. Jaki jest cel tak naprawdę tego umorzenia, poza tym, że mamy ten udział mniejszościowy? I po co wychodzić w sytuacji, kiedy dziś prezydent mówi, że ta firma, czy ta spółka będzie się bardziej rozwijać, bo narzuca to Unia Europejska, będzie pozyskiwała dodatkowe środki unijne, czyli nie z naszej kieszeni udziałowców, ani też mieszkańców, tylko generalnie rzecz biorąc z zewnątrz, co podniesie jej wartość spółki. I to oznacza, że w przyszłych latach nasze akcje tam będą miały na pewno znacząco większą wartość jak dzisiaj. Z kolei zdecydowana większość radnych obecnych na sali popierała pomysł Romana Szołomeja, argumentując to m.in. tak jak radny Dobrowolski. Nie będziemy mogli już oferować zamian za lojalność, za życzliwość, za jakieś tam inne zachowania, posady w Radzie Nadzorczej. Tam już nie będzie tej marchewki, którą do tej pory sobie rozdawaliśmy, ktokolwiek by nie sprawował władzy w ratuszu. I chociażby z tego względu jestem za tym, żebyśmy wyszli ze wszystkiego, co tego typu zachowania może robić. Dziękuję. Opozycyjni radni zastanawiali się, dlaczego gmina chce pozbyć się udziału w spółce, do której nie dokłada nawet złotówki z budżetu gminy. Nie znam się na tym do końca, ale powiem śmierdzi to i tyle. Dziękuję. Radna Rosiak przytaczała przykład spółki Alby, której udziałów również niedawno pozbyła się gmina Wałbrzych. Zbyliśmy niedawno Albę, dziś wzięliśmy za nią 6 milionów. Piotr Kuczkowski chciał ją zbyć, te udziały w 2007-2008 roku za 4, więc czas pokazuje, że im dłużej mamy te udziały, a te przedsiębiorstwa są dochodowe, bo one nie przynoszą strat, to lepiej się nie pozbywać, bo jak będzie krytyczny moment, no chyba że mamy jakiś krytyczny moment, to wtedy zbycie takich udziałów czy ich umorzenie przyniesie nam naprawdę okoliczności takie dobrych pieniędzy. Ja po prostu byłam się w życiu na... Używanie tych argumentów po to tylko, żeby pokazać, że to jest decyzja dla gminy, może być niekorzystna, jest absolutnie nieusprawiedliwione. Ja przypominam, że w negocjacjach z Aldą wartość oferowana przed rokiem była 3 miliony, i zespół powołany przez prezydenta rekomendował nie przyjmowanie tej oferty.
Ta wycena po tych negocjacjach wynosiła dużo więcej, bo 7 i zespół rekomendował prezydentowi przyjęcie tego. Roman Szałemej kilkukrotnie podczas sesji przekonywał pozostałą garstkę radnych, którzy byli przeciw decyzji sprzedaży akcji spółki PEC. Proszę o podjęcie tej uchwały, ponieważ ona dla finansów gminy i dla przyszłości gminy stanowi jedyną, być może ostatnią szansę, żeby te pieniądze, które pozostały po tej prywatyzacji w 1998 roku, odzyskać, bo przez następne lata, panie radny, tej możliwości, jestem o tym przekonany, nie będzie. Efektem obrad sesji Rady Miejskiej było przegłosowanie przez radnych stosunkiem głosów 16-3, że gmina Wałbrzych pozbędzie się akcji wałbrzyskich spółek. Za przyjęciem projektu uchwały głosowało 16 radnych, 3 osoby były przeciwne, zatem większością głosów Rada Miejska przyjmuje projekt uchwały.